Znajdujemy się teraz w nowej ulicy Stefana Starzyńskiego w Łodzi. Ja nazywam się Tomasz Skrobiranda. A ja Milena Sobczak. Jesteśmy uczniami 12 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego. I realizujemy projekt 25. edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży, którego temat skupia się wokół posłów II RP, ich działalności w czasie wojny i pod okupacją. Stefan Starzyński to osoba, której sumienna praca jako poseł II RP oraz bohaterska postawa w czasie II wojny światowej są godne upamiętnienia. Dlatego naszym celem jest rozpowszechnianie wizerunku tak zasłużonego dla Polski bohatera. W tym celu musimy przygotować się merytorycznie i zdobyć odpowiednią wiedzę o naszym pośle. Stefan Bronisław Starzyński urodził się 19 sierpnia 1893 roku w Warszawie. Edukację rozpoczął w Łowickiej Szkole Realnej, a kontynuował ją w stolicy. Od najmłodszych lat był wychowywany w duchu patriotyzmu, co sprawiło, że aktywnie angażował się w działalność patriotyczną, za co został osadzony na okres jednego miesiąca w warszawskiej Cytadeli. Czy mogłaby nam Pani opowiedzieć o działalności Stefana Starzyńskiego w czasie I wojny światowej? Stefan Starzyński w sierpniu 1914 roku przeniósł się do Łodzi, gdzie jego matka nauczała w szkole i macierzy szkolnej, co oczywiście miało charakter tajny. We wrześniu zaczął działać w Polskiej Organizacji Narodowej, prowadząc warunek do Legionów Polskich. W październiku opuścił Łódź i przybył do Krakowa, gdzie dokładnie 22 października 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich. Sprawdźmy teraz wiedzę łodzian na temat Stefana Starzyńskiego. Zapytamy się przychodniów, kim on był i co tak naprawdę zrobił. Dzień dobry. Dobrze. Czy wie Pani, kim był Stefan Starzyński? Szczerze powiedziawszy, kojarzy mi się nazwisko, ale nie pamiętam dokładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy wiedzą coś Państwo o Stefanie Starzyńskim? Tak, wiem, że był prezydentem miasta Warszawy. Tak, dokładnie. Chcielibyśmy poprosić, żeby zapoznał się Pan z ulotką. W 1922 roku Starzyński został mianowany sekretarzem generalnym delegacji polskiej podczas rozmów pokojowych z Moskwą. W 1924 roku został powołany w rządzie premiera Władysława Grabskiego jako urzędnik sekretariatu Komitetu Ekonomicznego Ministrów do sprawy zbadania Guzohanu, czyli wyjaśnieniu sprawy korupcji w Wojsku Polskim. Stefan Starzyński jako poseł II Rzeczpospolitej przyczynił się m.in. do budowy portu w Gdyni oraz połączenia go magistralą kolejową ze Śląskiem. Podczas swojej kadencji walczył również z korupcją panującą w Wojsku Polskim oraz napisał wiele prac publicystycznych dotyczących polskiej gospodarki. Uważamy, że taka postać powinna być popularniejsza w środowisku łódzkiej młodzieży, dlatego zwróciliśmy się do Młodzieżowej Rady Miasta, aby podjęli pewne kroki w celu promocji tej osoby. 14 listopada 1938 roku Starzyński został wybrany z listy Obozu Zjednoczenia Narodowego do Senatu V kadencji. Po wybuchu II wojny światowej, pozostając w warszawskim ratuszu, kierował funkcjonowaniem miasta. W pierwszych dniach września powołał Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej i Straż Obywatelską. 8 września otrzymał nominację na komisarza cywilnego miasta, a także zostały mu podporządkowane wszystkie instytucje miejskie. W kolejnych dniach wojny starał się podtrzymywać na duchu ludność cywilną poprzez codzienne wystąpienia w radiu. Po kapitulacji po 28 września oraz zajęciu miasta przez wojska niemieckie Starzyński dalej sprawował wiele funkcji, starając się m.in. o utrzymanie bezpieczeństwa publicznego poprzez działalność Straży Obywatelskiej. Dążył do uporządkowania problemów aprowizacyjnych i uruchomienia szkolnictwa oraz Miejskiej Służby Zdrowia. Starał się także o szybką odbudowę stolicy. 19 października władze okupacyjne pozbawiły go możliwości samodzielnego wydawania odezw do ludności oraz wpływu na losy miasta. 27 października został zaaresztowany przez Gestapo w ratuszu w Warszawie. Był przetrzymywany w wielu więzieniach, w tym w Pawiaku, z którego odmówił ucieczki, nie chcąc narażać nikogo na represję. W 2014 roku śledczy z Instytutu Pamięci Narodowej ustalili, że między 21 a 23 grudnia 1939 roku Stefan Starzyński został rozstrzelany w Warszawie bądź w okolicach przez SS-manów, ale jego ciała nie udało się odnaleźć aż do dziś. Za swoje wiekopomne czyny Stefan Starzyński został upamiętniony 2 pomnikami oraz 3 tablicami znajdującymi się w Warszawie. Co więcej, jedna z ulic nosi jego nazwisko, a dla aż 3 stołecznych szkół jest patronem.